Cześć, witajcie, z tej strony Notek i w tym filmie gram w BeamG i mam zainstalowaną modyfikację, która dodaje samochód ETK A Series. Ten samochód jest bardzo podobny do pierwszej wersji Volkswagen Golfa, więc teraz widzicie to auto i widzicie także tego Golfa prawdziwego. To musicie przyznać, że są te dwa auta dość do siebie podobne. W tym filmie zobaczę, jak to auto się niszczy. Jeszcze najpierw zobaczę, jak to wygląda od środka. No, normalnie. Tam w środku nie było nic specjalnego. O, ładny drift. To auto jest naprawdę fajne. Ale jak tutaj zobaczycie, to auto ma naprawdę dużo wersji. I myślę, że przetestuję przynajmniej kilka z nich. Teraz mamy o tą wersję, tą standardową, ale jeszcze mogę sprawdzić tą kolorową wersję. Ciekawi mnie bardzo, o co w niej chodzi. Wow. Ten dźwięk silnika jest trochę inny i chyba to jeździ dużo szybciej. Przynajmniej mam takie wrażenie. No to jest naprawdę bardzo szybkie. Nie! Ściana! A więc to auto jest bardzo fajne. Mi się bardzo podoba. Na pewno tej modyfikacji prędko nie odinstaluję. Ale dobra, to przejdźmy na tor i przetestujmy wersję wyścigową, bo to mnie naprawdę interesuje, jak to wyjdzie. Co tam odpadło? To ten dach nie jest... Chyba nie jest metalowy, pokaż. No ten dach raczej nie jest metalowy. Obawiam się, że mi tłumik odpadł. Teraz to auto robi jeszcze lepszy dźwięk. Jak widzicie, albo jak słyszycie, to bez tłumika to auto robi, myślę, dość ciekawy dźwięk. Jedziemy i skaczemy. To jest naprawdę fajne auto. Ale no to pojedźmy tym na tor. Więc ja jestem już na torze i sobie teraz wybiorę może jakąś wersję wyścigową. Przetestujmy ją. A więc to auto jest dość fajne. Ale no to przejedźmy się tym. I to auto też trochę inny dźwięk robi. No dobra, zobaczmy, jak się tym jeździ. To chyba ma napęd na tylne koła albo coś takiego, albo na wszystkie. Więc to auto jest bardzo fajne. Zaraz tutaj dojadę do toru, żeby sprawdzić, jak szybko to auto jedzie. A więc już tutaj jestem, to zobaczmy, do jakich prędkości się to auto rozpędzi. To mnie bardzo ciekawe, więc już mam prawie 200 km na godzinę, tak? 200? Tutaj ten tor już się niestety kończy, ale do 250 myślę by dojechało na upartego. Ojej, to auto było takie niskie, że szurowałem tam po tych paskach. To ciekawe. Ale to auto jest bardzo fajne, się tym bardzo dobrze jeździ. Więc jak na razie, to bardzo polecam, żebyście sobie spróbowali tym pojeździć. Ale jeszcze trzeba przetestować tutaj wersję offroadową na drugim torze. A więc to jest wersja offroadowa, to ją przetestujmy. Dobra, a więc też trochę inaczej wygląda, ma chyba trochę mniejsze koła, ale to... Nie szkodzi i ta wersja także robi inny dźwięk. A więc to jest bardzo fajne, że ten, kto zrobił tą modyfikację, to zrobił dla każdego auta inny dźwięk. To jest naprawdę fajne. No to jedziemy. No lądujemy. I ten, nie wiem, a może zawieszenie tego auta jest trochę miękkie. Jest trochę niskie, ale... Teraz zobaczycie. Ląduje. Uderzam spodem auta, jadę dalej. A więc patrzcie teraz, skaczę i ląduję, a więc to zawieszenie według mnie powinno być trochę wyższe, ale to nie szkodzi. No tutaj jest ta duża skocznia, skaczemy, lądujemy i za bardzo się nic nie stało, może... Teraz już tak.
To jedziemy dalej, a więc do offroadowania to auto może być, ale jest troszkę niskie. A więc trzeba to wziąć pod uwagę. A więc jestem już na tej skoczni z tym autem z wersją wyścigową i to auto chyba trochę zanieczyszcza. Ale to nie szkodzi. To jedziemy, tutaj trzeba zwolnić. Tak, jedziemy dalej. No to mnie ciekawi, do jakiej prędkości to jedziemy. 240 km na godzinę. Wyskakujemy i to mi obawiam się, że brak spoilera w tym aucie sprawił, że to auto się tutaj kręciło w powietrzu i nie leciało prosto. Ale jak silnik chodzi, to może dalej będziemy mogli tym jechać. To znowu na dachu wylądowało. Więc to auto chyba lubi na dachu lądować. A więc tym się da jechać dalej. To jest naprawdę fajne. No to pora przetestować to auto na tej górce. To wziąłem tą wersję offroadową, ponieważ tutaj jest parę skoczni i tak dalej. Ojej, dobra. No to tutaj pierwsza przeszkoda. Nic się nie stało. To fajnie. No to zaraz zobaczymy, jak pójdzie z tą skocznią tutaj. Skaczemy. Mam wrażenie, że dolecę. Dobra, to lądujemy. Skręcę, niech to... lepiej skręcić się tym w lewo. No. Myślę, że przetestuję to jeszcze raz. Dobra. Jestem tutaj jeszcze raz. Mam nadzieję, że... O nie. Obawiam się, że może się znowu nie udać. Albo... Może... Tak, udało się. Mniej więcej. Dobra, udało się. To auto... Temu aucie się to może udać, już jeżeli przetrwa ten skok. Jeżeli wyląduje na kołach... To... Nie będzie... To... Chyba zaliczy. Nie wiem, niestety na kołach to nie wylądowało, ale... Jakbym to przekręcił... To już niestety nie może jechać. No niestety, a więc tego testu to nie zaliczyło. To jeszcze sprawdźmy ten test zawieszenia. I myślę, że temu aucie się to może nie udać, ponieważ ma miękkie zawieszenie i tam może być potrzebne trochę sztywniejsze zawieszenie, ale to zobaczymy. To są tylko moje przypuszczenia. To auto powinno mieć, myślę, trochę większe koła, ale może mogę zmienić, nie wiem. A więc zmieniłem koła w tym aucie i trochę go podniosłem. Obawiam się, że to nic nie pomogło, tylko aby pogorszyło. Się uda. No, cały czas się ślizgam. Dobra, to przeżyłem to, o nie, obawiam się, że wpadłem w ten poślizg, to mogło popsuć całość. Dobra, jestem tutaj, już zobaczmy, jak sobie z tym poradzi to auto. Dobra, to jak na razie to dobrze idzie, tutaj też wszystko dobrze. Ale tutaj już może być troszkę gorzej. Zobaczmy. No. Udało się. Obawiam się, że to mogło troszkę przeszkodzić temu aucie. I tego już raczej to auto nie przetrwa. Bo może. Jestem na kołach, ale to auto już niestety nigdzie nie pojedzie. No to jeżeli ten film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. To dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!